Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Mam na imię Alicja i jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko ilościowych, jak badania operacyjne, matematyka, statystyka opisowa, matematyczna, ekonometria, matematyka finansowa i wiele innych. Całość oferty znajdziecie na zadaniaprojekty.pl. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować, możecie pisać bezpośrednio na zadania-projekty@wp.pl. Na stronie internetowej oczywiście możecie oprócz zakresu znaleźć zasady współpracy studentów ze mną w zakresie rozwiązywania zadań. A dzisiaj Wam chciałam pokazać zadanie ze statystyki matematycznej, dokładniej z testu dla dwóch odsetków. I zadanie ma następującą treść. W zakładach obuwniczych zbadano zapotrzebowanie na obuwie numeracji 37 i 38. W tym celu przeprowadzono pomiary długości stopy w dwóch niezależnych próbach losowych. W pierwszej próbie, liczącej 140 osób, 42 osoby nosiły obuwie 37, a w drugiej, liczącej 82 osoby, 28 osób nosiło obuwie numer 38. Czy można na poziomie istotności 6% stwierdzić, że zapotrzebowanie na obuwie tej obu numeracji jest jednakowe? Generalnie będzie chodziło o to, że mamy, trzeba to tak zrozumieć, mamy dwie jakieś próby. Jedna próba liczyła 148 osób, druga 82 osoby i z każdej z próby wylosowano jakąś podpróbę osób, które według jakiegoś kryterium albo się kwalifikowało lub też nie. Tu chodziło o to, czy buty, czy ludzie noszą buty określonego rozmiaru. I teraz tak, chodzi o to, mamy sprawdzić, czy odsetek osób, które noszą rozmiar 37 jest taki sam jak odsetek osób, które rozmiar 38 noszą, czyli mamy porównać ze sobą dwa odsetki. A więc można to nazwać albo testem istotności różnic między dwoma wskaźnikami struktury, czyli odsetkami, frakcjami i procentami, czy inaczej prościej test dla dwóch odsetków. Czy faktycznie są istotne różnice między nimi. Jeżeli na początek stwierdzimy, że jest to test dla dwóch odsetków, bo mamy sprawdzić, czy odsetek tych, co noszą jeden rozmiar, jest taki sam, zgodny, jest jednakowy jak odsetek osób, które noszą inny rozmiar, to w tym momencie wiemy, że będziemy potrzebować wartości krytycznej z rozkładu normalnego, bo każdy test bazujący na odsetkach korzysta z rozkładu normalnego. A więc jeżeli ja wiem, że poziom istotności w badaniu, czyli zakładany poziom błędu, to jest 6%, 0,06, to wiemy, że współczynnik ufności, czyli pewność przełożenia wyników z próby na populację generalną, to jest 0,94. I w tablicach czy to rozkładu normalnego, czy w dystrybuancie rozkładu normalnego, wartość krytyczna jest 1,88. Ta wartość nam będzie potrzebna do zadania. Jeżeli teraz wiemy, że jedna próba liczyła 140 jednostek i w niej wyróżniono 42 osoby, a druga próba zawierała 82 jednostki i wyróżniono 28 osób, to w tym momencie na pytanie, czy zapotrzebowanie na obie numeracje jest jednakowe, to w tym momencie wykonujemy ten test statystyczny, gdzie najpierw robimy te hipotezy testowe i w hipotezie zerowej zakładamy jak zawsze, że dwa odsetki są ze sobą równe. Co by się nie działo, jaka by nie była treść zadania, zawsze zakładamy, że dwa odsetki są takie same, naprzeciw temu, że jednak są ze sobą równe. Jeżeli tu zapiszemy, że odsetki są jednakowe, to tutaj możemy powiedzieć, że one są różne. Oczywiście, jeżeli w treści zadania by było powiedziane, że tych osób na przykład z pierwszej próby miałoby być procentowo więcej niż osób w drugiej próbie, to byśmy zmienili znak na znak większościowy, bo odsetek z pierwszej próby byłby większy niż odsetek z drugiej próby. Ewentualnie, gdyby w treści zadania było powiedziane, że tych osób z drugiej podpróby byłoby procentowo więcej, to byśmy zmienili, że P1 jest mniejsze od P2. W tym zadaniu jednak tak nie jest. Jest tylko powiedziane, czy mamy odsetki być jednakowe, czy też w zaprzeczeniu różne, bez wskazania kierunku, które większe. Statystyką testową jest w tym momencie statystyka, która tutaj jest zapisana. Ona oczywiście bazuje na wynikach z próby M1, N1, M2, N2. No i tutaj zobaczcie, P z kreską, ja bym to powiedziała jako średni odsetek.
taki szacowany, jaki byłby w populacji generalnej i liczebność N, która jest tutaj, zobaczcie, liczona według określonego wzoru, gdzie w liczniku mamy iloczyn tych dwóch prób, a w mianowniku sumę tych dwóch prób. To nazwijmy, że to jest taka średnia próba, taka uśredniona dla tych dwóch. I zobaczcie, wyniki tej statystyki są tutaj zapisane, ale na początek trzeba policzyć, ile wynosi mała literka N, czyli tak zwany, jakby miał, ja to mówię, średnia próba, i jak jest szacowany średni odsetek, czyli dodajemy wyróżnione osoby przez łączną sumę obu prób i wychodzi nam odsetek 0,3153. Jeżeli tutaj dokonamy tego obliczenia, jak widzimy, wynik jest dość niewielki, bo nawet nie przekracza plus minus jedynki. I jeżeli teraz porównamy tą statystykę testu do tej wartości krytycznej, to możemy tylko uzyskać wynik taki, że wartość bezwzględna z tej statystyki, czyli plus 0,642, tak nawet bardziej zaokrąglając do trzech miejsc po przecinku, tutaj zawsze w tych testach plus minus nie ma znaczenia, w testach parametrycznych, on jest na pewno, ten wynik jest mniejszy od krytycznej, a więc na pewno nie mieści się w obszarze odrzucenia hipotezy zerowej, a więc możemy stwierdzić, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Gdyby ta statystyka była już znacząca, czyli przekraczała 1,88 jako wartość krytyczną, zmienilibyśmy decyzję na przeciwną, czyli byśmy powiedzieli, że jednak istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej, ale przy tym poziomie istotności, który został przyjęty. Bo zawsze od poziomu istotności zależy, czy czasem decyzja się jednak by nie zmieniła. Czyli poprawnie możemy stwierdzić, że przy poziomie istotności alfa 0,06 nie istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej, która mówi o tym, że nie ma istotnych różnic w obu odsetkach. Czyli powiedzmy, dla nas można by było powiedzieć, są takie same, bardzo proste, czyli nie ma istotnych różnic w tych odsetkach, czyli możemy stwierdzić w związku z naszym zadaniem, że zapotrzebowanie na obuwie obu numeracji jest jednakowe. Ja na tym kończę omawianie tego zadania. Dotyczyło statystyki matematycznej, dokładniej weryfikacji hipotez parametrycznych, czyli na przykład dotyczących odsetków, a test dla dwóch odsetków tak byśmy mogli kwalifikować. Jeżeli macie potrzebę skontaktować się ze mną w sprawie swoich zadań, jak najbardziej możecie od razu mailować na zadania@projekty.wp.pl. Tam załączajcie te zadania. Gdy będę miała tylko możliwość, na pewno odpiszę, czy jestem w stanie Wam pomóc i na kiedy. Co do mojego kanału, to zapraszam Was na pewno do subskrypcji. Zapraszam do oglądania filmów na konkretnych playlistach, między innymi ze statystyki matematycznej, oddzielnie od opisowej. Korzystajcie z całej tej udostępnionej przeze mnie wiedzy. Filmy jak najbardziej możecie udostępniać na innych platformach, czy to na forach, czy na swoich kanałach na Facebooku. Ja Was serdecznie pozdrawiam, zapraszam do nauki i rozwiązujcie jak najwięcej przykładów, bo takie rozwiązanie pojedynczego, obejrzenie pojedynczego filmu z danej tematyki na pewno jest niewystarczające, żeby zdać czy egzamin, czy kolokwium, także cierpliwości i siadajcie do pracy.